Okej, okay, bo robi się trochę dziwnie. Najpierw zatrzymano samolot zarejestrowany w Polsce. Będziemy to potem nazywać polskim samolotem, wiecie o co chodzi. W Białorusi. Zmuszono go do lądowania. Wyciągnięto z niego człowieka. Jakiś czas temu, po tym zdarzeniu, Rosja zrobiła praktycznie to samo. Dziwne, bo o tym dużo mniej się mówi. Ale w każdym razie Rosja zatrzymała samolot, który miał lecieć z Petersburga do Warszawy. Był samolotem lotu, więc to już nawet nie jest, wiecie, że jest zarejestrowany w Polsce. Tylko to już jest samolot po prostu polski. I też wyciągnęła z niego opozycjonistę. O co chodzi? Dlaczego polskie samoloty są cały czas zatrzymywane? Jakie są w ogóle reakcje Zachodu? To mniej więcej wytłumaczymy wam teraz. Zapraszam. A jak coś, to wiadomo, lajki, subskrypcje, zawsze mile widziane, możecie nam pomóc w rozwoju kanału. Okej, okay, zaczniemy od tego, że na terenie samolotu, teoretycznie, obowiązuje prawo państwa, w którym ten samolot jest zarejestrowany. I ta sprawa nie jest aż tak prosta, jak wydawało nam się na początku. Bo kiedy zaczęliśmy robić research, okazało się, że tak jest i to jest taka dobra praktyka, która jakby obowiązuje, ale też nie do końca jest tak, że wszyscy się do tego w pełni zgadzają, w sumie też nie ma żadnego organu odwoławczego, do którego można by się jakoś odwołać. To jest taka zasada, która jakby jest taką dżentelmeńską chyba umową między państwami i raczej nie powinna być łamana. Bo lot w swoim oświadczeniu wydał, trochę wyprzedzając, że to, co się stało w Rosji, to załoga musiała się cofnąć z powrotem na swoje miejsce, mimo że już tam kołowała, bo załoga naziemna im kazała, a polski samolot znajdował się w rosyjskiej jurysdykcji. Ale w każdym razie, nie ingerowanie w samoloty jest dobrą praktyką, która nie powinna być łamana. Co się stało? Andrzej Piwowar został zatrzymany, kiedy próbował wylecieć z Rosji do Polski. To była jedna z głównych postaci Otwartej Rosji. Opozycjonista, człowiek, który w tym ruchu bardzo wiele zdziałał, ale przez to, że mają być teraz w Rosji zmiany, w Dumie przechodzą różne rzeczy, które mają sprawić, żeby niepożądane organizacje nie mogły funkcjonować, no to Piwowar stwierdził, że on nie chce narażać siebie, swojej rodziny, on nie chce narażać wszystkich członków ruchu, ruch został niejako rozwiązany, a on sam stwierdził, że po tak długiej walce należą mu się wakacje i chce polecieć do Polski, żeby tak, wiecie, trochę sobie odsapnąć od tego całego rosyjskiego systemu. No i trochę średnio wyszło. Okazało się, że był na jakiejś liście osób, które mają być aresztowane i został aresztowany. I w tym jeszcze nie byłoby nic aż tak dziwnego, w sensie to byłoby straszne, ale też nie byłoby szokująco dziwne. Bo tym, co jest szokująco dziwne, jest to, że typ przeszedł wszelkie odprawy. Przeszedł odprawę paszportową, odprawę celną, tam no sprawdzili go jakoś, no i po prostu przeszedł, wszedł do samolotu. Wiecie, samolot miał już startować. I w tym momencie rosyjskie służby sobie przypomniały, że on jest na jakiejś liście, na której on w ogóle zarzeka się całkowicie, że nie ma pojęcia, że był kiedykolwiek na nią wpisany. Plus jego zarzuty, czyli to, że no właśnie działa w jednej z tych organizacji, o których teraz Duma dyskutuje, też są w ogóle bez podstawy, no przecież rozwiązał tą organizację właśnie z tego powodu. No ale zatrzymany został, samolot został zawrócony, no policja wkroczyła na pokład i go aresztowała. Co doprowadza nas do dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że chyba nie był na tej liście, no bo gdyby był na jakiejś liście, która, wiecie, wyskakuje ci w systemie, kiedy kogoś odprawiasz na lotnisku, no to go nie wpuszczasz do samolotu, tylko od razu każesz go aresztować. Albo Rosja chciała zrobić to pokazowo i po prostu pokazać, że też może zatrzymać polski samolot. Wiecie, skoro Łukaszenka może, no to Rosja jakby nie może być gorsza, więc musimy też sobie zatrzymać polski samolot z jakiegoś powodu. Czemu w ogóle wszyscy zatrzymują polskie samoloty? No bo wiecie, te sprawy są bardzo podobne. Białoruś też zatrzymała polski samolot, co prawda w powietrzu, co jest większym wyczynem. Sprowadziła go na ziemię, też weszła do środka, aresztowała opozycjonistę pod zarzutem terroryzmu i tak dalej. Do tego w ramach kontekstu i szybkiego update'u a propos sprawy Białorusi, to opozycjonista, który był tam zatrzymany, niedawno udzielił wywiadu w białoruskiej telewizji, w którym w ogóle zarzekał się, że wszystko jest okej, okay, że trzymają go w super warunkach, że on tak naprawdę przyznaje się do wszystkiego, co mu zarzucają. W ogóle wziął wszystko na siebie, nie? Że to jest jego wina, że protesty i to w ogóle to jest zło, które trawi Białoruś i bardzo dobrze, że Łukaszenka walczy z tym. I że w ogóle Łukaszenka to jest super typ i totalnie wszyscy mu uwierzyli. Szczególnie za tym, że mówi prawdę, przemawia fakt, że na jego rękach było widać jakieś takie trochę dziwne, jakby blizny, siniaki, które jeden z ukraińskich dziennikarzy od razu rozpoznał i powiedział, że to jest taka metoda przesłuchań KGB i ogólnie to oni go torturują, i więc jakby powiedział wszystko. Jakby nie oszukujmy się, jeśli jesteście w areszcie KGB, jest tam też wasza dziewczyna podobno, i robią wam wszystko, na co mają ochotę, bo w sumie nie ma jakiegoś nadzoru czy coś, to myślę, że wszyscy przyznalibyśmy się co najmniej do zabójstwa Cezara. Więc to jest w ogóle temat na inny film, to co tam się dzieje jest straszne absolutnie, ale tak tylko wracając, żeby pokazać powagę sytuacji tego, że ktoś de facto zabiera człowieka z waszego terytorium, a potem robi mu takie rzeczy, nie? To po prostu budzi pewien sprzeciw. No i teraz problem polega na tym, jak znowu działa Unia Europejska i Polska w tym wszystkim. Bo z jednej strony jasne, my rozumiemy wszystkie głosy, które powiedzą, okej, ale co mamy zrobić? No w sensie jest taka sytuacja, my nie za bardzo, no nie wypowiemy im wojny, tak? Nie wypowiemy wojny Białorusi, tym bardziej nie powiemy wojny Rosji. I tak, to jest prawda. Ale z drugiej strony zgadzamy się na to, żeby w jawny sposób były, no, pogwałcane jakieś przepisy, jakieś normy, to wszystko, w sensie, no, to jest trochę coś, co mogłoby być zaklasyfikowane przez wypowiedzenie wojny. I jasne, Białoruś teoretycznie dostała klasyczny zestaw sankcji na jakichś tam oficjeli i gospodarczych, które wszyscy już mają gdzieś, nie oszukujmy się. Przecież tych sankcji jest tyle, że już nawet jak się czyta artykuły, to nikomu nawet się już nie chce pisać, jakie to są konkretnie sankcje. Bo to jakby nie ma żadnego znaczenia. No i do tego jest jeszcze jedna taka nowość, to Unia Europejska wprowadziła jakby z nową rzecz w swojej palecie. Stwierdziła, że
Dobra, bo chodziło o samolot, to my teraz też zrobimy coś z samolotem, więc wasze samoloty nie mogą wlatywać w naszą strefę powietrzną. Odwołujemy wszystkie loty z Mińska do krajów europejskich, a naszym samolotom mówimy, nie latajcie tam lepiej, bo nie wiadomo, czy was to sprowadzą na ziemię. Więc okej, no to jest jakaś zmiana. Pytanie brzmi, czy to jest duża zmiana, bo naszym zdaniem nie do końca. A drugie pytanie brzmi, wiecie, Białorusi się faktycznie chociaż coś dostało, chociaż tak symbolicznie, nie? Chociaż próbowano udawać, że to jest ważna sprawa i kogokolwiek interesuje geopolityka. Ale w Rosji to już w ogóle nikt jakby się nie zająknął. Dosłownie, tylko jacyś tam ludzie z opozycji powiedzieli, że to prowokacja i skandal. W sumie, dobra, ale to, co oni mają mówić? Oni będą to mówić, nieważne, co by się stało. A z kolei jakby do wypowiedzi jakiegoś premiera czy coś ciężko się dobić. Na pewno jakieś były, pewnie MSZ wyda jakieś oświadczenie, może na Twitterze. Ale w sumie, wiecie, nawet o tym nie jest głośno, nie? A jakby to się znowu stało. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego wszyscy mają to tak bardzo wywalone? Czy to nie jest tak, że my naprawdę już pozwalamy Rosji i Białorusi robić tak dużo, że zaraz zaczną zgarniać ludzi po prostu, nie wiem, z terenu Polski albo z terenu Niemiec, cokolwiek. No w sumie powoli zaczyna brak różnicy, nie? My się zastanawiamy, co by było, gdyby ludzie, którzy na przykład byli w tej sytuacji, byli obywatele Stanów Zjednoczonych. I jakby my nie twierdzimy, że Stany Zjednoczone najlepiej rozwiązują swoje problemy, bo to też, no nie. Ale i tak, no w sensie, no nie wiem, to jest dziwne wszystko. My, możecie nam napisać swoją opinię w komentarzach i czy wy w ogóle widzicie jakieś rodzaje sytuacji, bo my nie widzimy, nie? My tylko zadajemy pytania. No, lajki, subskrypcje też poprosimy, poza tymi komentarzami.